Czy wynik był najlepszy, a tak co do występów, to myślę, że na pewno nie, bo na przykład Marcin wczoraj miał dużo lepszy występ. Kamil porównywalnie, Sebastian dzisiaj, chociaż wczoraj też grał bardzo dobrze. Kacper na pewno jest z zawodów na zawody coraz lepiej, także tutaj możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Zostały jeszcze dwie rundy w Grudziądzu i jedna zaległa w Lublinie. Chyba cały czas gdzieś tam na czwartym miejscu w okolicach jesteście, chyba z realnymi jeszcze szansami no, powalczenia o ten finał. Nie? Znaczy, jeśli chodzi o finał, to myślę, że jeśli już, to z czwartego miejsca z tą drużyną, która jest tam w drugiej grupie czwarta, aczkolwiek oni mają chyba za dwa punkty więcej, ale my się gdzieś tam rozpędzamy, zobaczymy, bo teraz jedziemy na trudny technicznie tor do Grudziądza, także na pewno nam tam nie będzie łatwo, ale mówię, no chłopacy gdzieś tam, szczególnie ci dwóch młodsi się rozwijają i to głównie o to chodzi, żeby oni jak najwięcej tej jazdy mieli. Zadowolony jestem. Zrobiłem też to, co mi trener powiedział, żebym przypilnował startów, bo zawsze to drugorzędnie mnie na startach wali i przez to tracę dużo. No ale dzisiaj postarałem się to przypilnować i jakoś wyszło i no i właśnie dzięki temu te 9 punktów. A w tym jednym z wyścigu sędzia ostrzeżeniem cię ukarał, tam delikatnie się ruszyłeś. Czasami nerwy na starcie jeszcze są, tak? No tak, to w sumie nie wiem jak to wyszło, bo tak naprawdę ja nie chciałem, ale ręka mi ze sprzęgła sama poleciała, no to zdążyłem złapać. Takie jakby wstrzelenie się, no nieraz mi się to zdarza, ale no nie celowo, nie chciałem. Później jednak objechałeś na pozewnętrznej, tam taka ścieżka wytworzyła się na tym pierwszym łuku. Tam lubisz jeździć po orbicie? No jechaliśmy akurat z Kacprem w parze i zostały mi miejsce, no to jechaliśmy obok siebie i tam pojechaliśmy. Dzisiaj najlepszy wasz występ, jeśli chodzi o wyniki w półfinale. Pierwsze miejsce jak zwykło z Złotoszami. A nawet nie wiedziałem, które miejsce, bo od razu po zawodach poszłem się przebrać, ale właśnie się dowiedziałem. No to fajnie, że pierwsze w końcu, bo w Toruniu już byliśmy blisko, ale tam trochę pecha też było i nie udało się, więc fajnie, że pierwsze.